Drodzy Państwo, dzisiaj nastąpiło oficjalne rozpoczęcie 32. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. My słyszymy, teraz trwają koncerty jeszcze właśnie w ramach koncertu inauguracyjnego, ale ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam także na jutrzejszy koncert piątkowy, no i oczywiście koncert, który jest taki zawsze najpiękniejszy, najbardziej spektakularny koncert galowy. To oczywiście w sobotę o godzinie 20, ale także zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Strzegomski Rynek o godzinie 11.45 w niedzielę. Będzie można jak zwykle usłyszeć poloneza i popatrzeć, jak zespoły przemieszane w tym barwnym korowodzie tańczą naszego chodzonego. Już od 7 rano w niedzielę, natomiast będzie na rynku nagrywało swoją audycję o folklorze Radio Wrocław i pani redaktor Małgorzata Majeran-Kokot będzie tam przeprowadzała wywiady z zespołami, a zespoły będą grać i śpiewać dla słuchaczy Radia Wrocław, ale także i dla tej publiczności, która w rynku się zgromadzi. No i drodzy Państwo, później już po odtańczeniu poloneza będzie można spróbować różnych smakołyków, które zespoły przygotują specjalnie dla mieszkańców Strzegomia, przybliżając też w ten sposób poprzez kulinaria swoją kulturę i tradycję. No a potem tutaj na dużej scenie, na stadionie Osiru zapraszamy wszystkich na przegląd zespołów ludowych, który potrwa do wieczora, a wieczorem gwiazda tegorocznego festiwalu, zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Będzie się zatem wiele działo. Ja mam nadzieję, że te duże, wielkie artystyczne emocje będą nam towarzyszyły przez wszystkie festiwalowe dni. Śpiewają, a na tej lipce, lipce zieloniutkiej, ci ptaszkowie śpiewają.
proszę Państwa.